Ja wam też dziękuję za to spotkanie i za to, co tutaj Antoś powiedział, bo jest taki fragment w Wielkiej Księdze i w 12 na 12 i w naszych refleksjach i tam jest napisane wielokrotnie, nie? I na pewno tutaj wszyscy to słyszeli, że każdy tu musi znaleźć swoją własną drogę, nie? I dzisiaj właśnie do mnie to doszło, nie? Doszło to, że tutaj też, jak to mówił tutaj kolega przede mną, nie wytykając palcami, są ludzie, którzy mają swoją pasję i to im pomaga, nie? Nie pić, nie? A ja jestem na przykład, jest w Wielkiej Księdze są trzy typy alkoholika. Ja jestem tym beznadziejnym. Czyli ten, który tak, który ma pasję, jest mu dobrze. To co ty mówiłaś. Ja wróciłem z Ameryki, jak zapiłem, nie? Prowadziłem klub dla niepijących alkoholików. Byłem prezesem w firmie rosyjskiej. Miałem samochód, komórkę już wtedy, laptop. Pensję taką, no, że wszędzie miałem złote karty i dałem w palnik po 15 latach, nie picia, będąc terapeutą. Czyli dla mnie żaden stan dobrostanu nie jest po prostu, żeby powiedzieć, no ty fajnie się trzeźwieje, wiesz, dobrze, że nie piję i tak dalej. Ale są ludzie, którym to wystarcza i tutaj jest wielu takich, oni nie piją po 20 parę lat. Ale są też ludzie, o których właśnie mówiła Ania, im na przykład służba pomaga. I kiedyś u nas, wierzcie mi, ja pochowałem wielu kolegów, którzy nie pili po 20 kilka lat, pełniąc tylko służbę, nie? Pomagając, to co mówił Jacek. Znaleźli swoją drogę, pomagając właśnie na mitingu. Teraz jest inaczej. Teraz słuchajcie, żeby pełnić służbę już rzecznika i tak dalej, jest sugestia, zrób program. Na przykład jak chcesz wyżej, tam rzecznik regionu i tak dalej, no raczej powinieneś już mieć program. Tu nic nie wolno kazać, ale są takie wymagania, nie? Im wyżej, tym po prostu, no żebyś coś zrobił też ze sobą, nie? Nie wiem, dlaczego tak jest, bo powinna być ta zasada, że właśnie każdy powinien znaleźć swoją własną drogę. I wierzcie mi, ja jestem kawał suki syna i ja zawsze uważałem, że to, co ja robię, to jest słuszne, jest najlepsze i chciałem to innym przekazać, nie? Zrób tak i zobaczysz. Gówno. Mnie się w końcu okazywało, przecież tu ile razy Jacek mówił, Wiesiek mi powiedział, że to jest proste, nie pić, wystarczy się nie na... A sam się nachlałem, nie? Ja wiele rzeczy mówiłem, ale ja dzisiaj naprawdę to poczułem dzisiaj na tym tingu, że każdy musi znaleźć swoją własną drogę. Czyli tak, niektórzy tak jak ja. Jak ja bym nie zrobił tego programu, to czy ja bym dzisiaj tam czwarty rok nie pił? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Nie? Gdybym nie miał tylu podopiecznych? Nie wiem. Gdyby na przykład teraz nie zadzwonił podopieczny, który nie pije 21 lat i ja z nim gadałem teraz w czasie meetingu w kiblu i on mówi, wiesz, jak ja mam 39,5 gorączki, ja klęczę i po prostu modlę się o życie. Nie? 21 lat nie piję. Słuchajcie, jak mnie, jak umarł przyjaciel świętej Teresy, Wolfgang, i słuchajcie, ja pojechałem do RFM jeszcze wtedy i mi później powiedzieli, Wolfgang nie żyje i to nie pił 20 parę lat. I ja mówię, co się stało? Oni mówią, umarł. Ja mówię, jak to umarł, jak 20 parę lat nie pił, nie? Ja sobie nie wyobrażałem, że ktoś może nie pić i komuś coś się może stać. Tak jak wczoraj speakerowi, nie? Karetka go zabrała. Nas przyjechało prawie 150 osób, a speakera karetka zabrała. Czyli nauczenie się nie tego wow życia, tylko normalnego. Nie? Tego normalnego życia. To jest moje zadanie, które dla mnie normalne życie to jest tak, jakbym mydło zjadł. No. Co to jest normalne życie? Że tu nie ma miejsca do parkingu, że kolega, który mnie przywiózł, nie mógł tu wejść dzisiaj na meeting. No nie? Mówi, wiesz, bo ja tu nie stanę, on ma nogę spieprzoną, no i za daleko dla niego. I niektórzy, słuchajcie, których spotkałem na tych warsztatach, oni mówią, my byśmy tam przyjeżdżali do tej komedii, ale tam nie ma gdzie samochodu postawić. Ja mówię, rzeczywiście, a ja patrz, tyle lat tramwajem przyjeżdżałem, kurwa. No niestety, są różne drogi. Dziękuję bardzo.